Dzień dobry, witamy serdecznie. Jesteśmy na fantastycznej scenie Genialnego Teatru Powszechnego w Łodzi. Kompletna, absurdalna historia, która wciągnie wszystkich, zarówno tych dużych i tych małych. Można powiedzieć, że wciągnie jak tak, jak się... Jak wir. Jak wir, tak jak się korek wyciąga, pan jest takie... Blisko, rozumiem. Tylko szybciej. Czyli jak chcecie być wciągnięci, to zapraszamy serdecznie na spektakl. Chcecie być wmieszani? Obok mnie siedzi piękny, zawsze młody, utalentowany Jarosław Staniek. Kolega tu Jerzy Jan Połoński. Dlaczego jesteśmy w dwóch, a nie te same? Nie dałbym rady. To jest tak trudna materia i tak wymagająca pozycja teatralna, że no, nie mogę sobie wyobrazić pracy bez siebie. W Berlinie też spektakl był reżyserowany przez dwie osoby, ponieważ tutaj jest mnóstwo rzeczy do opanowania, zarówno w kwestii czystej materii dialogów, ale również i działań różnych ruchowych, pomysłów. Chciałbym spróbować opisać ten spektakl słowami, ale myślę, że trzeba po prostu przyjść zobaczyć, bo jeżeli czterech aktorów gra 150 ról, to naprawdę, cóż my możemy więcej powiedzieć? Dokładnie. W ogóle, czego tu nie będzie, Jarku? Nie będzie tutaj wybuchów, ale będą strzały. Oczywiście. Nie będzie stroboskopów. Nie będzie lotów, ale będą za to samoloty. Tak, nie będzie stroboskopów, ale za to będzie błyskawica. Miganie powiek. Będzie miganie powiek. Nie będzie może wyuzanego gorącego seksu, ale za to ale będzie. Ale będą namiętne pocałunki. I piękna, szlachetna miłość. Jednym słowem, 39 stopni na scenie i w ciele państwa. Jednym słowem, 39 stopni na scenie i w ciele państwa.